Sezon 14 trwa w najlepsze, ale jakie legendy są aktualnie na topie? Kim grać, gdzie bywać? Siema, ja nazywam się Trebor i zapraszam Cię na szybki przegląd obecnej mety w sezonie 14. Po więcej treści związanych z Apex Legends oraz innymi grami, głównie sieciowymi, zapraszam Cię do zostawienia suba. Sezon 14 wprowadził spore zamieszanie z znaczącymi zmianami dla postaci z dna listy najpopularniejszych wyborów. Niestety nie dla wszystkich. Wybacz Kryptodale, jesteś fatalny. Rampart, Ciebie też nie lubimy. Do końca sezonu zobaczymy pewnie jeszcze sporo zmian, ale na ten moment na bazie ponad 14 milionów graczy wygląda to następująco. Vantage absolutnie dominuje mecze, co wręcz wymusza granie snajperkami, aby jakkolwiek zapewnić sobie przewagę. Przy okazji polecam mój mini poradnik do Vantage, link w opisie. W każdym razie, podane dane nie pokazują kto jest najlepszy, a kogo gracze wybierają najczęściej. Jak widać w wyższych rangach dominacja Vantage zmniejsza się, ale wciąż jest często wybieraną legendą. Niemniej jednak pewne grono legend znacząco się wyróżnia na tym tle w każdej randze. Jeśli chodzi o szczyty popularności, mamy tutaj Wraith, Octana, Pathfindera, zaraz zanim warto nadmienić też Bloodhounda, Horizon oraz Valkyrie. Ostatnie buffy i nerfy też trochę namieszały. Szalona magia jest znacznie wyżej, z kolei Rampart spadła na dno, poleżeć za obok krypto. Wracając za topki. Numer 1, czyli Octane. Pomimo solidnego nerfa w postaci zmniejszenia prędkości supersprintu nadal jest najpopularniejszy. Przyczyna jest prosta, niczym prostota jego umiejętności. Świetna, niewymagająca myślenia pasywka w postaci autoleczenia oraz wsparcie rotacji w postaci trampoliny. Łatwo nim grać samemu, a i dla teamu jest użyteczny. Numer 2, czyli Wraith. Absolutny killer od samej premiery gry. Tak samo potężnie znerfiona, wciąż uwielbiana. Tu znowu głównym powodem jest ult, który zapewnia drużynie tak wiele opcji rotacji. Dodajmy jeszcze filigranowy hitbox i mamy postać dla każdego twitchowego spodzianca. Numer 3 czyli Pathfinder. Kolejna legenda, która nie uciekła od nerfowego młota. Pamiętam te wspaniałe czasy Linki z normalnym cooldownem. Powiem Wam, że tęsknię, naprawdę. Dlaczego Pathfinder jest akurat tak wysoko? Na pewno nie przez pasywkę, której dalej mu nie dali. Strasznie to słaby respawn, tak swoją drogą. W każdym razie powód jest prosty. Rotacja przez ulta. Nic zadać, nic ująć. Numer 4, czyli Bloodhound. Wymienienie trzech postaci teoretycznie ma sens. w końcu gra się w trzy osoby, ale mamy trzy postacie, które zapewniają rotację, a jest też coś więcej oprócz tego, jest to scanning. Wejście z Seara parę sezonów temu było mocne i wyglądało na to, że raczej zdominuje Bloodhounda, a jednak nie. Przyczyna jest po raz kolejny bardzo prosta. Zerknijmy jak wygląda popularność po rangach. Sir oraz Horizon tak swoją drogą są znacznie wyżej w wyższych rangach ze względu na komunikację, a raczej jej brak. Im niższa ranga, tym mniej komunikacji werbalnej, a pingowanie Sirem wrogów za ścianami nie jest tak proste i dokładne jak skan Plus Bloodhound ma fajniejszego ulta dla grającego nim, a ulta Seera można się bardzo łatwo pozbyć, trzeba po prostu go zniszczyć. Szalonego, sapiącego mordercy już trochę ciężej. Podsumowując, generalnie w mecie nie zmieniło się za wiele, ale widać kierunek, w którym zmierzają twórcy. Długa droga przed nimi, ale plus zachęci, aby tylko nie poszli w tą samą stronę co Blizzard z Overwatchem i debilnymi zmianami balansu. Warto nadmienić, że są też pewne różnice w popularności pomiędzy rangami, ale dalej wszystko sprowadza się do dwóch rzeczy. Apex Legends to Battle Royale oparte na rotacji, i każda umiejętność, która w niej pomaga, jest dużym argumentem dlaczego warto grać daną postacią. Umiejętności defensywne nie sprawdzą się na rankadach, jeśli twórcy wymuszają na tobie szukanie przeciwnika, tak aby zdobyć więcej punktów. Nie jesteśmy parę sezonów temu, gdzie trudno było znaleźć wroga, teraz to ty masz ich szukać albo oni ciebie. Mi osobiście mega podchodzi taka forma punktowania, bo w końcu mecze są ciekawsze, więcej się dzieje, jest więcej dynamiki. Wolę to nawet jeśli skutkuje to wzrostem poziomu trudności. To tyle. Daj znać w komentarzu, jak tobie podoba się aktualna forma rankedów, jaka ranga i jak się bawisz. Przypominam o kciuku w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie Nara.